Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku, a dzisiaj przygotowałem dla was recenzję świeżutkiego zestawu akcesoriów i minifigurek ze Złotym Zeinem. W pakiecie znajdziemy 4 minifigurki oraz dostępny wyłącznie w tym zestawie pojazd gąsienicowy. Gdzie są niby te gąsienice? Set ten jest związany z trzecim sezonem LEGO Ninjago. Pierwszy plusik, poprzedni pakiet, który swoją drogą zrecenzowałem na swoim kanale, zawierał 59 elementów, a zestaw, który widzicie przed sobą, już 73 klocuszki. Niezmiennym minusem za to jest cena 59 zł, 99 groszy. Mamy instrukcję oraz nasze klocuszki. Troszkę jest tych klocuszków, w głównej mierze mamy czarny kolor, są też czerwone katany oraz nasz Złoty Zein. W zestawie znajdują się dwie instrukcje, jedna dotyczy budowy minifigurek, a druga budowy pojazdu gąsienicowego, ale bez gąsienic. Producent informuje nas, że zestaw zawiera minifigurkę Złotego Zeina, Nindroida z fajnym plecakiem i dwóch przerażających wojowników Overlorda. Ogromną wadą pakietów minifigurek są właśnie same minifigurki, ponieważ zazwyczaj otrzymujemy trzy bardzo słabe figurki, w tym wypadku szeregowych żołnierzy, Nindroidy oraz jedną mocną Złotego Zeina. Z mojej perspektywy ten pakiet się opłaca, ponieważ mam mało Nindroidów, ale osoby, które sumiennie zbierały figurki z trzeciego sezonu LEGO Ninjago, no raczej ten układ im nie odpowiada, żeby wydać 60 zł tylko za figurkę Zeina. No ale co poradzicie, taniej tego pakietu nie kupicie, ponieważ jest on przeznaczony głównie do sprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO. Nindroid jak Nindroid, wszystkie takie same, te same nadruki, jedynie mogą się różnić, że jeden nie posiada maski, a drugi ma inne nóżki. W każdym razie Zein, wyjątkowa figurka, złoty kolor, ciekawe nadruki, maska, no ten biały ze złotym ciekawie się komponuje. Nadruki na twarzyczkach, Nindroidy wkurzone, podobnie jak Zein. Drugi nadruk twarzyczki Zeina bezcenny i zastanawiam się, co to jest to? Ten plecak? Jakaś bateria? No nie wiem, nie widzę tego nigdzie w opisie i zastanawiam się, co to może być. Plecak odrzutowy naprawdę ciekawie wyszedł, wszystko się ze sobą łączy, dzięki czemu figureczka może się nim zaopiekować. I nasz nieszczęsny pojazd gąsienicowy. No bądźmy szczerzy, nie jest to jakiś mocny argument tego pakietu minifigurek. Możemy sobie nim pochodzić, ruszają mu się te chyba gąsienice, tak producent to tytułuje. Możemy ruszać tym czymś, rączkami jego, są katany, tak dla bezpieczeństwa. Myślę, że najciekawszym elementem tego czegoś jest czerwony pulpit. Pozostaje nam kilka elementów zapasowych. Mam nadzieję, że nie przeoczyłem żadnego klocka w tych skomplikowanych konstrukcjach. No na plus myślę, że idą shurikeny. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o pakieciku. Ja pozostawiam ocenę 5 na 10. No nie jest to jakiś mocny pakiet. Myślę, że poprzedni był lepszy, ale niech już będzie. W każdym razie dziękuję za dzisiejszy materiał, trzymajcie się, cześć!